Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Darmowe gry na Steam. Tym razem padło na Paladins. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku ze Smite'a, który trwał cholernie długo, nagrywam to odcinek po odcinku, więc wszystko to samo na sobie mam. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że Smite również jest od studia Hi-Rez Studio, z tym, że ta gra jest jeszcze w wersji beta, ale jest fajna. Chciałem powiedzieć co innego, ale jest bardzo, bardzo fajny. Wiecie, troszeczkę tu się zmieniło od ostatniego razu, kiedy grałem około miesiąc temu. Ale chyba będziemy grać oblężenie tylko. Oblężenie się gra bardzo, bardzo fajnie. Szczególnie jak się, przynajmniej według mnie, wtedy szybko piknie Wiktora. Ale spokojnie. Zobaczymy co i jak. Najwyżej będziemy troszkę dłużej szukać gierki. Albo w najgorszym wypadku po prostu zaznaczymy wszystkie opcje. Ale mnie oczy bolą. Dobrze. Czym się wyróżnia Paladins? Co to w ogóle jest Paladins? Jest to shooter, który wyróżnia się głównie tym, że nie dzielimy się na żadne klasy, lecz na bohaterów. A każdy bohater ma swoje unikalne zdolności. Coś jak MOBA, z tym, że ma to jakieś swoje zadania, coś jak może Team Fortress, coś jak Overwatch. Właśnie Paladins swego czasu nazywane było klonem Overwatcha, ponieważ ma bodajże 4 albo 5 bohaterów łudząco przypominających oryginały z Overwatcha. Jest Fernando, bodajże Fernando, który przypomina Reinhardta. Jest gościu, który przypomina Reapera, czyli żniwiarza. Jest Victor, który przypomina żołnierza 74, tak? 74 chyba. Musiałbym sobie jeszcze przypomnieć, bo to jest taki ala Torbjorn, ten Barik. Tak, ala Torbjorn. To mógłby być w sumie jako Fara, bo strzela rakietami i lata. To jest Fernando, który ma tarczę. Włączenie do mieczu. Do meczu. Ale ja sobie zagram Wiktorem. Bardzo dobrze mi nim szło zawsze. Może dlatego, że to jeden z łatwiejszych czempionów, tak po prostu. Ale no, nie o tym dzisiaj chciałem mówić, lecz o tym, że ta gra jest mega fajna jak na darmową grę. Jak już mówiłem, żadne mikropłatności nie są ważne, bo to są darmowe gry. A że są w nich mikropłatności, norma. Wiktor. Wiktor. Niech będzie Wiktor. Trochę się pozmieniało rzeczywiście. Jak tak patrzę. Pum. Trochę nawet dużo. No ale dobrze, niech już zostanie ten Wiktor tutaj. A jak się na koniach jeździło? Z? Już nie pamiętam. Oh yeah, put the hat on. Put the hat on, it's great. I like that hat. Chyba mecz anuluję. Właśnie widzę. Dobrze, to niech będą jeszcze raz czempioni. Fernando mówiłem, Kinesa. W sumie ciężko ciebie do czegokolwiek tutaj postawić. Pip to taki Lucio. Tak trochę nawet według mnie. No ty to jesteś jakiś żołnierz, to już bez dwóch zdań. Chociaż Tyra też jest troszeczkę jak żołnierz w tym znaczeniu. Tu jest Hanzo. Chyba nie muszę mówić dlaczego. O. Więc no naprawdę chyba nie trzeba mówić dlaczego Hanzo akurat. No, to jest zbyt oczywiste. Więc mówię, z 5-6 bohaterów na pewno jest łudząco podobnych do bohaterów z Overwatcha. Oczywiście nie mam tego za złe, no bo co by tu innego dać, co by tu innego wstawić. No, przyda się ktoś starczą, przyda się ktoś z łukiem, z karabinem. Dobrze, jeszcze raz ty. Wiktor. Kaki, ja nie chcę go bować tego kaki. Ale karabin może bym kupił. A może? Nie, walić to, to nie jest ważne. Konik jest bardzo ładny. No a ten nadal nie wybrał? Wybrał bohatera. A przeciwnicy? To chyba jakiś nowy champion z buchu, nie kojarzę. Resztę znam. To jest żniwiarz, wróg tutaj, ten złudząco przypomina żniwiarza. Chociaż ten Lex też bardzo przypomina żniwiarza pod tym względem, że ma te shotguny. Tylko dlatego w sumie.
Wyspa Żaby. Łoblężenie. Dobrze. Swego czasu pamiętam, Paladins nagrywał chyba Mandzio albo kolega Ignacy i tak dalej. Dobra, a co my tam mamy? Wiedza artyleryjska, więc bierzemy to. Talię. Chyba sobie tą boostowałem talię, nie? Tak, to jest moja talia. I żeby kupić przedmioty. Atak oczywiście. I przeładowanie sobie walimy. Jak się wskakiwało na konia? To jest dobre pytanie. Opcje. Sterowanie. Kontroler. Sterowanie. Cholerę. O, mam. Fuk. Nie pamiętam. To automatycznie wskoczyło teraz na konia, więc to się nie liczy. Dobrze, i lecimy z tematem. Ole mnie zfokusowali. Nie zauważyłem. A nie, ten to jest Makihry, a Lex to jest taki Bazilipot. Dobra, to by się teraz zgadzało w sumie. Lubo. O nie, i zszedłem z kunia. Ja nie pamiętam, jak się wchodziło na konia. Z na pewno, X, C, Ctrl, nic nie działa. Aha, dobra. Dobra. Dobra, dobra. To bym się radio włączyło, słyszę. Ale tak bez kitu. Kiedyś miałem tę samą akcję. Idę to wyłączyć. Cholerka, cholerka. Ach. Jestem, sorry guys. Cel przejęty, no easy, easy. Jak już mówiłem, to nie jest zbyt trudne. Ale gra jest bardzo fajna, bardzo przyjemnie się gra. Paladinsy. Dobra. I lecimy. No miał low HP i dobiła mnie ta kurde. Ultima bardzo fajne, Wiktor. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz u niego. Ja zresztą zobaczycie na pewno. Mam zerowy rozrzut, to też jest bardzo fajna umiejętność. Dobra, nieważne. Nie pykło mi ulti. Czy ktoś tam umarł, ale to nie o to chodziło. Dobra, pip leczy, jak zwykle. Dobra. Lex. Dobra, ale takich poobijałem, że mam same asysty. Wszyscy popadali. Dobra, zwinne dłonie szybciej przeładowujemy dalej. To jest bardzo cenna umiejętność, jak już mówiłem. Dobra, tylko teraz zaczyna się trudniejszy etap, bo musimy przebiec całą mapę do ładunku, a oni się respią przez całą ładunku. I właśnie już ulta. No ale dobra, coś tam zabiłem. Jako tak osiadło. Muszę mu przyznać. Pchnięcie nieudane. Cholera. Nie udało nam się. Teraz musimy bronić. No dobrze, trudno. A ty co jesteś? Co, czempion? Szybko przeładowuję, co?
To jest właśnie fajne od Wiktora. Polecam grać nim. Chodź. Tylko nie pamiętam, jak był kurn, no. Dobra, lecimy. Dobra, nie trzeba bronić, żeby oni nie przejęli. Albo pusznąć. To już tam, wiecie, nie ma wielkiego znaczenia raczej. Co kto zrobi? Przyjmujemy to. Lecz, pięknie lecz. Mamy dwóch healerów? Pip i ta? O, super. Mamy dwóch healerów. Kurwa, no, Wiktor, nie pisz. Dobra. Mamy to. Dobra. To się rozgrywa akurat meczek na 4 punkty, czyli jak my puszniemy, to będzie 4-4 dla nas i wygramy. No dobrze, trudno. Zwinne dłonie, jeszcze poczekajmy, będę jeszcze szybciej przechodził. Na multę, więc spoko. A nie, my chyba pusznęliśmy ten punkt. Chociaż ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Trzeba by na pewno. Niedawno, znaczy dawno nie grałem, więc to zapominałem sobie jak. Cholera. Porobili mnie, aż się spłakałem, widzicie? Łyski mi ciekną, bo się zakrztusiłem jak cymbał. Dobra, lecimy. Garrosh incoming! Ale są słabi przeciwnicy. Nadzieja, że coś się nam uda zrobić. I teraz tak, co jeszcze do Paladins? Gra jest ciągle rozwijana. Więc w kółku dodawani są nowi czempioni. To jest nadal beta, jak już mówiłem. Więc sama gra będzie rozwijana, nie tylko czempioni. Więc myślę, że warto zapoznać się z tym tytułem. Jeśli nie stać kogoś na Overwatcha, który kosztuje 200, to myślę, że Paladins to gra jak najbardziej tutaj wskazana dla takich ludzi. Bo niewiele odstaje od oryginału, w sensie od Overwatcha, a jest mega, mega przyjemna. W moim odczuciu. Dobrze, mamy tu jakieś punkty. Dobra. O, jestem, patrzcie. Najlepszy napastnik. Ale dobrze, a w takim układzie dziękuję wam bardzo serdecznie za grę. Za oglądanie. Mam nadzieję, że zachęciłem kogoś do tej darmowej gierki. I co? Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.